Serdecznie witamy wszystkich widzów Puńsk TV z ulicy Grunwaldzkiej, gdzie za kilka minut rozpocznie się przemarsz Orkiestr Dętych rozpoczynający 8. Europejską Paradę Orkiestr Dętych Puńsk 2010. Wiele lat doświadczeń w organizacji imprezy sprawia, że Parada Orkiestr Dętych stała się już tradycją. W tym roku do Puńska zawitają ekipy z Węgier i również z Polski, z Sulejówka i Pilawy. Nie zabraknie również naszej Puńskiej Orkiestry, a gościem specjalnym będzie zespół muzyczny Avanti. Program imprezy przewidywał na wczoraj godzinny koncert słowackiego zespołu Sobotienka, ale organizatorzy musieli zrezygnować z tego punktu, gdyż zespół nie dojechał. Zamiast koncertu wszyscy członkowie zaproszonych ekip bawili się na dyskotece zorganizowanej przez MC. Imprezę w dniu dzisiejszym rozpoczynamy paradą wszystkich orkiestr, która rozpocznie się o godzinie 15 i wyruszy ulicą Grunwaldzką w kierunku rynku, a następnie ulicą Płocką aż do Stadionu Miejskiego przy ulicy Kopernika. Zaszczyt wypowiedzieć słowa, które rozpoczną dzisiejszą Europaradę. Ponieważ nie można tutaj pomylić nawet jednego przecinka, to odczytam formułkę. 8. Europejską Paradę Orkiestr Dętych Puńsk 2010 uważam za otwartą. Serdecznie wszystkich widzów Puńsk TV ostatniego dnia imprezy. Wczorajszy dzień zakończył się widowiskowym pokazem sztucznych ogni, który podziwialiśmy z każdego zakątka naszego miasta. Niedzielny program imprezy przewiduje 50-minutowe koncerty trzech orkiestr z Węgier, Puńska i Pułtuska. Ta ostatnia dojechała na paradę dopiero dzisiaj. Około godziny 18 nastąpi ceremonia zakończenia 8. Europejskiej Parady Orkiestr Dętych, na której wystąpi burmistrz miasta Andrzej Pietrasik. Zostaną wręczone dyplomy i upominki, a wszystkie orkiestry wykonują wspólnie utwór Happy Mercy. Serdecznie zapraszamy. Zeszłoroczna była może bardziej kolorowa. Byli Niemcy, byli Szkoci. Może wizualnie dla telewizji było to troszeczkę bardziej ciekawe, no ale myślę, że tegoroczna również nie odstaje swoją rangą od umiejętności tych orkiestr, które prezentowały się w roku ubiegłym i w latach poprzednich. Wizytówką, myślę, miasta Płońska jest właśnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z miasta i ta grupa Marżoretę, która prezentuje swoje umiejętności taneczne, choreograficzne. No a jeżeli chodzi o repertuar muzyki prezentowanej przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Puńska i inne orkiestry, choć w nazwie tych orkiestr to są orkiestry dęte ochotniczych, w większości ochotniczych straży pożarnych, to wcale nie są to pieśni tylko związane ze strażą pożarną czy jakieś stare piosenki. Są to największe przeboje, właściwie grane na dyskotekach.
kiedy podjął pan decyzję o zainwestowaniu tutaj właśnie w młodzież w ten sposób, że oni się rozwijali poprzez taniec, poprzez grę? Marzenie utworzenia grupy mażoretkowej naszej Pułtuskiej Orkiestry sięgają w tym roku niemalże 110 lat. To tak żartobliwie, ale właśnie poprzez te przepiękne urody dziewczyny z Pońska, które od kilku miesięcy, dosłownie od kilku miesięcy zrobiły to, co nam się nie udało w Pułtusku zrobić przez 110 lat. To tak jeszcze raz na marginesie i żartobliwie. Oczywiście inwestujemy w pułtuską młodzież. Gra w orkiestrze, muzykowanie, tańczenie uszlachetnia każdy organizm i to należy uznać za ogromny sukces i wszystkie miasta namawiać w Polsce, żeby czyniły podobnie.